Na to utrudnienie trafią także jadący drogą krajową 74 od strony Kielc i Radomia. Na drodze krajowej numer 92 Koninkowo w pobliżu Kościelca na 298 km, gdzie doszło do kolizji dwóch osobowych, już bez utrudnień. Podobnie na drodze krajowej numer 57 Szczytno Wielbark w pobliżu miejscowości 22 513 11 11 o wszystkim co na drodze i w związku z tym na sercu. Już za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ustawiający. Godzina 13.00.